Gdzie jedziemy, wujek? Jedziemy po materiały, które są konieczne do przygotowania niespodzianki dla powracających Mateusza. Jak on miał na imię? Dla powracających Mateusza i Karola, którzy właśnie wracają ze Stanów. Przywitamy ich na lotnisku razem z grupą kilkunastu osób. Chcielibyśmy po prostu, aby chłopaki poczuli się, wiecie, poczuli się po prostu tak jakoś wyjątkowo. To ma być, jakby to Karol powiedział, taki trochę antyprank dla nich. Raczej nie spodziewają się. Znaczy wiedzą, że na lotnisku będę ja i że pewnie będę z kilkoma osobami, no bo jednak ktoś musi go odebrać z tego lotniska. Ale na pewno nie spodziewają się tego, że będzie tam jeszcze grupa jakichś takich randomowych osób, nie? Bo myślę, że kiedy lot odbyłby się tak, jak był planowo, czyli wczoraj, to byłoby więcej osób, ale przez to, że wczorajszy lot został dla chłopaków odwołany, to musieli poczekać dobę hotelową jeszcze w Stanach i dzisiaj lecą lotem, który tak naprawdę praktycznie nikt o nim nie wie, nie? Że wiecie, że dokładnie tym samolotem przylecą, także myślę, że niespodzianka się uda. Jest trochę nerwów w związku z tym, ponieważ wiecie, wczoraj mieliśmy przygotowane już różne rzeczy, mieliśmy przygotowane różne sytuacje ludzi, którzy byli umówieni na odpowiednią godzinę, a tu nagle okazuje się, że jednak chłopaki nie przylecą, więc musieliśmy wszystkie jak gdyby te plany przenieść na dzisiaj. Mam nadzieję, że ludzie przyjdą z tego względu, że godzina jest późna, bo przylecą planowo około godziny 23. Teraz mamy godzinę, nawet nie wiem którą, około godziny 15, więc podejrzewam, że powinni być już w okolicach Kopenhagi, tam będą mieć przesiadkę. No i jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to będą, tak jak wspomniałem, dopiero o 23, nie? Jesteśmy w samochodzie z Pawłem z tego względu, że postanowiliśmy kupić jakieś materiały, aby przygotować dekoracje, aby przygotować billboardy, transparenty, wiecie, aby zrobić to po prostu z takim trochę większym rozmachem. Przez ostatnie kilka godzin zbierałem pomysły od różnych osób na to, co można byłoby na takich transparentach napisać. Słuchajcie, mam nadzieję, że cała akcja chłopakom się spodoba, że nie będą tak kosmicznie zmęczeni, no bo jednak to jest 24 godziny, które oni spędzają w samolocie, nawet więcej. Biorąc pod uwagę, że wyjechali o 18, będą 23, no to prawie 30 godzin są w trasie. Niby tylko siedzą na miejscach, ale wiecie, jak taka podróż może być męcząca. Znaczy mam nadzieję, że po prostu reakcja będzie jakakolwiek, o może tak, nie? Że nie będą źli po prostu o to, bo też mam taką obawę. W chwili obecnej jedziemy do pierwszego sklepu, no i cóż, no mam nadzieję, że będzie wam się podobać. Wiesz co, Paweł, zastanawiam się, gdzie kupimy takie karty kolorowe, może po prostu w jakimś markecie teraz, nie? No to możemy jak zobaczyć, myślisz, no? Bo... Może być. A wiem, gdzie będzie. Dobra, pojedziemy do galerii, już wiem gdzie. No to chodźmy. Ale czy to się w ogóle zmieści do auta? Na pewno. Ibiza da rada. Pamiętaj, że Ibiza kiedyś przewiozła inny samochód, tak? No i widzę, się mieści Merol. No i kto może auto zapakować do samochodu, co? Jedno auto do drugiego, no. Nie, no jasne, że damy radę. Nawet lepiej, bo od razu sprawdzimy, jak później będzie w przypadku transferu naszego wielkiego billboardu. A jak nie, to po prostu będziesz trzymał. Nadszedł czas próby. No chyba tak nie wejdzie. Jest git, jedziemy. Powiem ci, że nie widzę działu z transparentu. Chyba będziemy musieli improwizować. Mamy to. Paweł, jaki jest twój ulubiony kolor? Żółty. Wiesz, czyj kolor jest żółty w ekipie? Kto miał żółty trąbę. Kolor? Właśnie o tym myślałem. Zróbmy ten, transparenty dla każdego z jego kolorem. Już jest po 20, a mamy aktualizację czasu z wielu powodów. Po pierwsze, pracujemy tu już kilka godzin i za chwilę pokażę wam efekty tych prac i jak to w ogóle wygląda. Ale co lepsze, Karol i Mateusz pomylili trochę godzinę lotu i okazuje się, że mamy godzinę mniej. Czyli mieli być o 23, a mamy być o 22. Ja już nie mówię nawet, jakie to jest ciężkie logistycznie. Czyli godzina tego, mniej. Godzina tak, godzinę mniej mamy, Paweł. Szczególnie dlatego, że wiecie, ludzie mieli już przyjechać wczoraj. Dzisiaj wszyscy przygotowani na 23. Nagle trzeba to przestawić na 22. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby wszyscy byli z Krakowa. A jadą nas ludzie z Nowego Sącza, z Nowego Targu, z Katowic. Także grupy tam 50 osób mamy chyba z 10, nie? Patrzcie na to, zobaczcie tutaj. Tam Albin nie montuje. Albin pierwszy raz nie montuje. Ale dzieje się, w ogóle tutaj jest całe mieszkanie, wygląda jak po bojowisku. Tak, dzieje się tutaj. Pierwsze napisy, znaczy ostatnie już wersje napisów się tworzą powolutku. Zobaczcie dalej, tutaj Mini Mike tworzy swoje dzieło. Mini Mike, w ogóle siema, przywitaj się. Witam wszystkich serdecznie. Piękne transparenty, ale chodźmy dalej. Zobaczcie, Marta, patrz, to się nazywa widoczny transparent, prawda? Tutaj mikser tworzy bardzo dużo tekstu, ale to jest bardzo ważny dla nas, osobiście tutaj taki wewnętrzny. Team Błażej wspieramy. Chodźcie dalej. Tutaj tworzy się na największe dzieła. Hello! Więc ten transparent będzie na... Pamiętasz, Paweł, kupiliśmy te duże... Tak. Drąga patyki.
rozepniemy go na nich i dwie osoby będą po prostu trzymały transparent. Dodatkowo mój przyjaciel właśnie pojechał do sklepu, żeby kupić 3 bukiety kwiatów dla chłopaków i myślę, że już to wystarczy. To jest najpiękniejsza różyczka na świecie, to wystarczy. Dokończę. Bardzo, bardzo mi się podoba jak samouwielbienie Norberta, także wspieram. O, ale zobacz na to. Zobacz jaka jest konstrukcja, jak to już jest gotowe. Przepraszam, Ola. A teraz przewidzieliśmy, że mamy jeden kijek. Jak zrobić, żeby było sztywne u góry? Taka konstrukcja. Dobra, działamy dalej i za chwileczkę pokażemy postęp prac. Paweł, do roboty. Odstaw tą kamerę. Mike, widzę, że tutaj urodzony artysta. Mike, co miałeś w szkole z plastyki? Plasteliny. Mike, mam narzędzie, które przyspieszy twoją pracę. Proszę, nie mamy czasu, działaj. A czy to się nagrywa, panie operatorze? Nie, musisz mi odwrócić ten ekranik. Czekaj, to ja ci odwrócę ekranik. O, proszę, zobacz, bo ja teraz nic nie widzę. Nagrywa się. Tak, jest w porządku. Karol zawsze mówił głowa i nogi, żeby równo, żeby sufitu nie nagrywać. No, to trzymaj poziom. Trzymać, czekaj, ale jesteś jakoś... I pop zoomę. Nie, pamiętam. Nie, za pop zoomy to już mamy dwa obiektywy w naprawie, wiesz. Alvin zrobi, Alvin, tutaj pop zoom, wiesz? Tutaj posuwasz i odsuwasz. Mike, co z tą kawą? No właśnie nie wiem, czy możesz jej nie zrobić. Mike, nie zrobiłem ci jeszcze kawy, przepraszam. O, rozumiem, szanuję. Alvin, jak idzie montowanie? Montuję plakat. Dobrze. Paweł, ja chyba ci to jednak oddam, wiesz? Ale nie da od razu, tylko widzę. Ale no już dawaj. Uwaga, drugi transparent gotowy. Czekaj, Norbert, trzymaj na chwilę. Ja myślę, że do czarnego będzie ładnie. Norbert, czy musisz zobaczyć? Nie czytaj na razie, zgit. O, daj mi spoko, później zobaczysz. Jak idzie? Świetnie. Uwaga, kolejna aktualizacja. Wujek Łukasz, daj relację. Co się dzieje w miejscu przygotowania? Tak naprawdę już końcówka, za 20 minut musimy wyjeżdżać. Budujemy... Presja czasu! Ze względu na to, że mamy tylko i wyłącznie jeden kijek, który jest po środku, potrzebowaliśmy wzmocnić jakąś konstrukcję, dlatego tworzymy ją w sposób profesjonalny, z tych oto słomek. Łączymy je w 4, aby były na szerokość naszego transparentu i no, myślę, że będzie genialnie, będą świetnie się trzymać. A właśnie przyjechały kwiaty, także zaraz możemy ocenić. Tomek, pokaż Pawłowi zakup, nie trzeba było. Ale zakochałem się! Pokażę ci miłość jedną. Mike wypił kawę. No. Jak postępują prace? Właśnie nabrzeszczałem na Alvina, który się starał. Wszystko zgodnie z planem. Ostatnie transparenty, pakujemy się, jedziemy na 3 samochody. Decyzja jest, kto jedzie samochodem Karola. Dziewczyny, gracie w kamień, papier, nożyca. Dawaj. Ja nim jechałam ostatnio w Warszawie, to musiał ze mną Matt jechać tym autem do Lidla, naprawdę. Ale ja chcę, umowę po serio, tak jak coś zrobię, to nie będzie na mnie. Dobra, wychodzimy. To weźmiemy my, Paweł. Kwiaty. Zauważyłem, że już się robi nagonka taka stresowa. No wiesz, o co chodzi. Nie chcę, żebyśmy się teraz spóźnili, chcę, żebyśmy na pewno wszystko zabrali. I co, wychodzimy. Światło, kamera, akcja. No mówiłem światło, dobrze. Słuchajcie, jesteśmy już w drodze. Właśnie dostaliśmy informację, że samolot kołuje za 20 minut. Dobrze mieć wtyki wśród pracowników, wiecie, lotniska. Mamy 20 minut też na lotnisko. Mati jeszcze, no godzinę temu niecałą, dzwonił, nagrywał wiadomości na Messengerze dla Oli, dla swojej dziewczyny, o tym, że tęskni i że w ogóle nie może się doczekać. Także podejrzewam, że nic nie wiedzą, niczego się nie domyślają. Szczególnie, że jeszcze w taki sposób dosyć oschły ich potraktowaliśmy. Tutaj szacun dla Pawła, Paweł też tam pytał, wiecie, coś na zasadzie, ej siema, czy my jutro coś nagrywamy? A ja od razu go skwitowałem, nie, wpadaj w piątek, na spokojnie, chłopaki odpoczną, nie? Masz radę? Dobra. Mike, mam pomysł. Skakuj szybko. Mike! Tam serdecznie jedziemy właśnie z tymi oto kwiatami. Ale ekstra, cześć. Słuchajcie, musimy się zastanowić, jak my ich przywitamy w ogóle. Dobra, musimy zrobić jakiś, wiecie, jakiś show. Może jakiś okrzyk, co? Ale oni idą tędy raczej, nie? Oni wylądowali teraz, czyli kołują, tak? Już wylądowali, 54, wiem z temu. Czyli kołują. No cóż, ja jestem trochę zestresowany, czy zdążymy standardowo, jesteśmy spóźnieni. Oczywiście, znaczy jesteśmy bardzo na czas, więc bądźmy przygotowani na to, że widzą w każdej chwili. Nawet bez transparentów i tak dalej, dobra? Łukasz, ja nie wiem, skąd ty ich w ogóle sprowadzasz? No znalazłem kolejne owieczki, wiesz? Masakra jakaś. Tamci stali na zewnątrz, czekali na transport. Obiecałem im, że ich podwieziemy do domu. Szybko, szybko, szybko. Bierzcie. Dobra, ustawmy się, ustawmy się.
No i teraz pewnie 20 minut, bo trąba zgubiła walizkę. Siatkarzy, siatkarzy. Youtuberów. O, okej. Dwie osoby to trzymają. Dobra, tylko na środku stańcie. Dobra, dziewczyny, ale już rozwincie, żeby było widać. A dzień dobry, jest pan w końcu. Pani Karolu. Dobra, wróciłem. I to jest to. Doskonale. Dziewczyny, witajcie! Cześć! Cześć! Dobra! Grupa wydurę, panowie, come on! No. Proszę! Mogę dać swoje dziewczyny? A jestem zmęczony tym, że spałem 20, nie spałem 16 godzin. Co, dobrze się wszystkich bierzemy, chłopaków, do jednego miejsca, chodźcie. Siema, chodźcie. Robimy wielki przytulas. Może jakaś noc. Tulimy wszyscy. Może jakaś noc. Na lotnisku. Ej, patrzcie, Mati dostał dwa bukiety. Proszę, Karol, żeby ci nie było smutno. To jest w ogóle grane. Witamy. Fajnie, że jesteście. Poczytaj sobie transparenty. Ale ja nie ma, bo montuję. Patrz, jak mi się najbardziej podoba. Freeze and Rose. Trauma rucha. Nie. Co, chłopaki, nie spodziewaliście się tego, co? Ja chciałem w ogóle włączyć GoPro, jak będziemy tu wchodzili. Bo pomyślałem sobie, że może być fajna pamiątka, jak dziewczyny będą, ale nie. Chyba masz pamiątkę. Nie martw się, tym razem Paweł to nagrał. Tym razem nagrałem. Ej, dobra, ja widzę, że Karola tu nie ma tak naprawdę z nami. Ej, on nie, a wy coś takiego planowaliście jeszcze? Tak, odwołali. Odwołali, później nie. Dzisiaj przesunięte o godzinę wszystko. Dziękujemy wam wszystkim za to, że przyszliście. I cóż, do następnego! Tak więc słuchajcie, jeszcze nie miałem okazji, więc teraz to zrobię. Dziękuję bardzo wszystkim, absolutnie wszystkim, każdej jednej osobie, która przygotowała i miała jakiś wkład w swój w to całe przedsięwzięcie, które mieliśmy okazję oglądać przed chwilą na YouTubie. Oczywiście też kilka osób nie dotarło przez te wszystkie jakieś problemy z lotem, to, że nam odwołali, to także mimo wszystko dziękuję wszystkim, nawet tym, co nie dotarli i wam za oglądanie tego filmiku. A przed wami, bo to jeszcze nie koniec, słuchajcie, zapowiedź kolejnego odcinka z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, bo jak wiecie, były już 3 odcinki z mojej współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie i teraz będzie zapowiedź 4, do którego link macie w opisie, będzie już on na kanale Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Także wbijajcie sobie, a ja się z wami żegnam, mordy, do kolejnego odcinku, trzymajcie się i siema! W wyniku wypadku straciłem prawą rękę, wylądowałem na wózku, bo miałem połamany kręgosłup, plus do tego miałem amputowaną lewą część lewego bicepsa, jak i zarówno kawałek też lewego przedramienia. Ale jak o tym mówisz, nie wyglądasz na osobę, która się tym załamała, bardziej na osobę, która właśnie powiedziała, że nie poddam się w tym momencie. Nie było łatwo, ja pół roku leżałem w łóżku szpitalnym, ale ciężką pracą doszedłem do takiego stopnia, gdzie aktualnie tak w 95% jestem samodzielny. No. Pracę zdalną można bardzo łatwo znaleźć. Tylko... Pytanie jest proste, czy byłoby ci łatwiej, gdyby był program, który oferuje ci kursy, szkolenia, oferuje ci pieniądze na rozwinięcie siebie, jako swoich umiejętności, jako osoby, albo oferuje ci konkretną jakąś pracę? Myślę, że tak, bo życie na wózku jest strasznie drogie i każde wsparcie jest tutaj mile widziane. Właśnie między innymi to oferuje program Power, który jest zrobiony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.